Odcinek dziesiąty Żaden inny sakrament tak namacalnie i tak naocznie nie wyraża przejścia ze śmierci do życia. Zatem, przez Chrzest, zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do jego śmierci, zostaliśmy z nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z nim złączeni w jedno, przez podobne z martwych wstanie. Eucharystia Eucharystia to sakrament sakramentów. W kościele katolickim Eucharystię nazywamy sanctissimum sacramentum, przenajświętszym sakramentem. Ponieważ mieści w sobie samego Jezusa, absolutnie jako Boga i człowieka. Przyjęcie konsekrowanego przeistoczonego chleba i wina to przyjęcie samego Jezusa. Gdy patrzę na białą hostię Mogę mówić mój Pan i Bóg mój. Nie ma innego sakramentu, w którym mógłbym spotkać Chrystusa w tak realny sposób, dlatego mówimy również o realnej obecności. W Eucharystii śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są obecne tu i teraz. Eucharystia pokazuje, że śmierć i życie nie są przeciwieństwami, ale zawierają się w sobie. Kto dobrowolnie umiera, kto swoje życie składa w ofierze, ten przemienia śmierć w życie. Niczego tak prawdziwie nie można zachować w innej formie, jak tylko w ofierze. Tylko to, co dobrowolnie ofiarujemy, możemy zachować. Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zyska. To, czego ofiarowania odmawiamy, tracimy na wieczność. Eucharystia, która jest ostateczną i uniwersalną normą naszego postępowania, najwyższą mistyką, i równocześnie najwyższą etyką przekonująco nam to ukazuje. To, co ofiarujemy chleb i wino, otrzymujemy z powrotem jako ciało i krew Chrystusa, zadatek przyszłej chwały. Kto w śmierci dobrowolnie i z pełną miłością ofiaruje swoje życie i powierzy je w ręce Ojca, odzyska je, otrzyma z powrotem przemienione, razem z Jego brakami i grzechami. Ten natomiast, kto kurczowo trzyma się ziemskiego życia i odmawia oddania Go, ten traci bardzo wiele. W Kościele katolickim mówimy o transsubstancjacji chleba i wina, to znaczy, że chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa. Tak moglibyśmy też mówić o transubstancjacji śmierci. Śmierć przemienia się w życie. Jedynym warunkiem jest, bym umierał dobrowolnie, bym dawał moje życie. W Eucharystii jest to zupełnie jasne. Jest Jezus wydany, a więc umarły, ale jest równocześnie jako żyjący z martwych wstały. Byłem umarły, a oto jestem żyjący. W Eucharystii, która jest ofiarą dziękczynienia, celebrujemy ofiarę. Nie ma większej ofiary od Eucharystii, kiedy ofiarujemy Boga Bogu, a wraz z Bogiem samych siebie. I nie ma też większego święta. To sama ofiara sprawia w nas radość. W ten sposób Eucharystia może nas leczyć i nasz lęk przed śmiercią przemieniać w dziękczynienie za życie. To, które otrzymaliśmy na ziemi i to, w jakie wkraczamy. Jezus ustanawia Eucharystię podczas ostatniej wieczerzy, dzień przed swoją śmiercią, aby przygotować uczniów, aby razem z Nim weszli w śmierć, która w istocie jest prawdziwym życiem. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, mówi. Uczniowie go zawiodą, ale później wszyscy, oprócz Judasza, będą go naśladować w śmierci. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? pyta Jezus każdego z nas przyjmującego Eucharystię. I każdy z nas powinien umieć powiedzieć: Tak, panie, jestem gotów umierać razem z Tobą i dlatego wiem, że nigdy nie umrę. Oddać swoje życie razem z Jezusem to najwyższa forma życia. Eucharystia daje nam możliwość czynić to, co zasadniczo stało się na Chrzcie, kiedy przeszliśmy ze śmierci do życia, do pełniejszej egzystencji. Istnieje ryzyko, że powoli zapomnimy, że w zasadzie dawny człowiek umarł. I zmartwychwstaliśmy z Chrystusem. Eucharystia nieustannie przypomina nam o tej zasadniczej rzeczywistości. Chrzest możemy przyjąć tylko jeden raz, natomiast Eucharystię możemy przyjmować tak często, jak chcemy. Im częściej ją przyjmujemy, tym łatwiej jest nam być ludźmi, którzy umarli dla grzechu, ale żyją dla Boga. Eucharystia jest sakramentem chrześcijańskiej śmierci. Jest nim zawsze. Ale staje się to szczególnie wyraźne, gdy człowiek zbliża się do śmierci i kiedy to Kościół udziela mu jej jako wiatyku, a więc prowiantu na ostatnią wielką drogę. Wiatikum pochodzi od wija, czyli droga. Eucharystia przypomina i pomaga umierającemu po pierwsze, by umierał jak Jezus, sam z siebie, z wolnej woli. Wszystko, co ofiarowaliśmy w naszym życiu, streszcza się i koncentruje, tak w każdym razie powinno być, w ostatnim działaniu całkowitego oddania siebie. Po drugie, Eucharystia przypomina nam, że teraz nie czas, by umierać, ale wchodzić w życie. My, którzy pozostajemy i znamy pustkę po odejściu ukochanego brata czy siostry, dzięki Eucharystii mamy możliwość wejścia we wspólnotę z naszymi zmarłymi. Ojciec przygotował ucztę dla swoich dzieci, na której usługującym i pokarmem jest Jezus. Nasi zmarli już zasiadają przy stole. Mamy zasiąść razem z nimi. Jest to ten sam chleb, ta sama uczta, ten sam pokarm. Uczta jednoczy nas wszystkich. Rozdział 16. Maria. W modlitwie zdrowaś Mario prosimy ją. Aby była z nami i modliła się w godzinie śmierci naszej. Maryja była obecna, kiedy Jezus składał swoją wielką ofiarę i w miłości dobrowolnie powierzał swego ducha ojcu. Stała pod krzyżem, jak pisze święty Jan. To, co uczyniła dla syna, to czyni i dla braci i sióstr syna, którzy stali się jej dziećmi. Ta prosta dziewczyna ze złamanym sercem, która jest ze swoim synem i modli się za niego, kiedy on przechodzi swoją największą próbę, stała się matką całej ludzkości. Kiedy Jezus tuż przed swoją śmiercią wzrokiem wskazuje na Jana i wypowiada do niej słowa, które są jego testamentem, niewiasto, oto syn twój, ona staje się uniwersalną matką. Staje się kosmiczną niewiastą, obleczoną w słońce księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Jej płaszcz jest teraz tak wielki, że cała ludzkość znajduje pod Nim schronienie. Maryja stała się tak wielka ogarnia cały świat, ponieważ dała wszystko. Jak Abraham był gotów ofiarować Bogu swego jedynego Syna, tak Maryja ofiarowała ojcu swojego jednorodzonego syna. Nie tylko swoje wszystko, ale po prostu wszechświat. Kto daje wszystko, otrzymuje wszystko. W przypowieści o talentach, ten, kto zrobił interes ze swymi pięcioma talentami i zyskał następne pięć robić interesy w Bożym Królestwie znaczy zawsze dawać ku zdumieniu wszystkich otrzymał jeszcze jeden talent, ten mianowicie, który sługa gnuśny i zły ukrył w ziemi. Maryja dała wszystko i dlatego też wszystko otrzymała. Gdy nadejdzie godzina naszej śmierci, wiemy, że Matka będzie z nami. Nasza ziemska Matka najprawdopodobniej nie będzie już wtedy żyła, ale nasza Matka Niebieska będzie nam towarzyszyć i zaprowadzi nas do swojego Syna Jezusa, przedstawi nas jemu. W antyfonie Salve Regina opiewamy ją jako adwokata nostra, naszego adwokata. Naszą orędowniczkę. Tak jak sami możemy modlić się wzajemnie za siebie i wiemy, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw, tak i Maryja modli się za nas, szczególnie w tym ważnym momencie, kiedy to w ostatnim akcie zawierzenia streszczamy całe nasze życie. Jeśli Bóg jest tak pokorny, że słucha nas, to czy nie miałby słuchać swojej matki? Pieta. Maryja ze swoim umarłym synem na kolanach, we wszystkich czasach była znakiem nadziei dla wszystkich umierających. Gdy umrzemy, nie znajdziemy się w pustce, ale w ramionach Maryi. Te ramiona są kochającymi ramionami matki. Rozdział 17. Nieśmiertelność duszy w książce Dostojewskiego bracia Karamazow, pewna kobieta w rozmowie ze starcem Zosimą wyraża swój lęk i panikę wobec śmierci. Cierpię z powodu niewiary. Niewiary w Boga? O nie nie. Nie śmiem nawet o tym pomyśleć, ale życie przyszłe to taka zagadka, a przecież nikt jej nie rozwiązał. Zapewniam Cię Słowem Najświętszym, że nie mówię tego teraz przez lekkomyślność że myśl ta o życiu pozagrobowym przyprawia mnie o straszne cierpienie, rodzi strach i zgrozę. No cóż, myślę, całe życie wierzyłam. Umrę i naraz nie ma nic. I tylko łopian wyrośnie na mogile, jak mówi pewien pisarz. To przerażające. Jak, jak odzyskać wiarę? Zresztą wierzyłam tylko będąc małym dzieckiem, wierzyłam mechanicznie, o niczym nie myśląc. Więc jak? Jak tego dowieść? Przyszłam teraz, Ojcze, ukorzyć się przed Tobą i prosić o pomoc. Jak dowieść, w jaki sposób się przekonać? O cóż za nieszczęście? Stoję i widzę dookoła, że wszyscy są na to obojętni, prawie wszyscy. Nikt się teraz o to nie frasuje, tylko ja jedna nie potrafię tego znieść. To mnie dobija, Ojcze, dobija, bez wątpienia dobija. Ale dowieść tego nie można, można się tylko przekonać. Jak? W jaki sposób? Doświadczeniem czynnej miłości. Niech się pani stara kochać bliźnich czynnie i bez ustanku. W miarę jak będzie pani czyniła na tej drodze postępy, będzie się pani równocześnie utwierdzać w wierze w Boga i w nieśmiertelność pani duszy. Skoro zaś dojdzie pani do zupełnego poświęcenia się w miłości do bliźnich, Wtedy uwierzy pani na pewno i już żadne zwątpienie nie będzie miało dostępu do jej duszy. Wypróbowany to sposób i pewny. Czy rada starca Zosimy jest pewną i dobrą radą, czy może to tylko pobożne gadanie, bez rzeczywistych podstaw? Proszę mi pozwolić najpierw wskazać na to, co tak mimochodem kobieta ta mówi o swoim dzieciństwie. Zresztą wierzyłam tylko będąc małym dzieckiem, wierzyłam mechanicznie, o niczym nie myśląc. Ktoś powiedział, l'enfant se sait immortel avant de se savoir mortel, longtemps avant. Dziecko wie, że jest nieśmiertelne. Wie od samego początku, zanim zyska świadomość, że jest śmiertelne. Dziecko jest przeświadczone o tym, że będzie żyło zawsze. Stosunek dziecka do śmierci jest o wiele mniej skomplikowany niż dorosłych. Dziecko spontanicznie wierzy, że babcia, która właśnie zmarła, nadal żyje, że tylko wyjechała, że znów się spotkają. Gdzie ona teraz jest? Pyta dziecko. To samo można powiedzieć o tak zwanych prymitywnych ludach. Etnolodzy zapewniają, że wiara w życie po śmierci jest dla nich oczywista. Wiele wiadomości o nich czerpiemy właśnie z ich grobów. Człowieka można zdefiniować jako. Animal religiozum, religijne zwierzę. Religijność odróżnia człowieka od zwierząt. Do tej religijności należy szacunek dla zmarłych. Prymitywny człowiek grzebie albo pali ciała zmarłych, ale zachowuje się wobec nich tak, jakby nadal żyli. Niektórzy mogą postawić zarzut, że może taka wiara u prymitywnych ludów właśnie potwierdza ich prymitywność. Tak jak wiara dziecka jest przecież dziecięcą wiarą, gdzie słowo dziecięca chętnie zastępujemy słowem dziecinna, czyli infantylna. Czy raczej nie powinniśmy twierdzić, że wiara w życie po śmierci jest naturalna, że pojawia się spontanicznie, jeśli pierwotna wiara nie została zakłócona przez tak zwany postęp nauki, który redukuje całą rzeczywistość do tego, co może zmierzyć czy zweryfikować? Poza tym nie tylko dzieci i prymitywne ludy wierzą w nieśmiertelność, wszystkie wielkie religie tak czynią, a w ślad za nimi przeważająca część ludzkości. Miłość jest wieczna. Zatrzymajmy się jednak na twierdzeniu Starca Zosimy, że to miłość przekonuje o nieśmiertelności duszy. Miłość jest właściwą bramą do wieczności. W miłości tkwi przebłysk absolutu wieczności. Kochać kogoś to mówić nigdy nie umrzesz, pisze francuski filozof egzystencjalista Gabriel Marcel. Koniec odcinka dziesiątego.